Na terenie Grójeckiego Szpitala odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego oddziału ratunkowego dla pacjentów. Oddział ratunkowy spełnia najwyższe standardy medyczne oraz dysponuje lotniskiem dla śmigłowców pogotowia lotniczego. W otwarciu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz samorządowcy z powiatu grójeckiego. Szpitale powiatowe to są szpitale pierwszej linii frontu, mówiąc to językiem wojskowym, i tej sytuacji, którą mamy w tej chwili. Więc bardzo są ważne, aby ten dostęp do służby zdrowia dla mieszkańców powiatu był jak najszybszy i jak na najwyższym poziomie. Praca między Ministerstwem Zdrowia, rządem, samorządami powinna być bardzo ścisła, bo to rzeczywiście tutaj nie odgrywa rolę, skąd te pieniądze przyjdą. Pacjenta to nie interesuje. On chce uzyskać jak najszybciej i najlepszą pomoc. My jesteśmy na tym nowoczesnym oddziale szpitalnym ratunkowym. To jest piękny oddział. Ja jestem osobiście, pracowałem na takich oddziałach, dlatego wdrażamy program, który będzie kosztował naprawdę bardzo wiele milionów złotych, aby tak wyglądały wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe w Polsce. W dniu dzisiejszym otworzyliśmy szpitalny oddział ratunkowy, już kompleksowo 100%, zarówno część izby przyjęć, która już tak naprawdę działa, oraz ta część, gdzie będą dowożeni pacjenci karetkami, ewentualnie jak jest potrzeba, również jest wykonane lądowisko dla helikopterów. Szpitalny oddział ma służyć mieszkańcom powiatu grójeckiego, ale jak już wiemy, jest nasz powiat leży na szlaku dwóch najważniejszych dróg krajowych, 7 i 50. Dzieci chorzy, którzy ucierpią w wypadkach, mogą być tu leczeni. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zapewnienie o przyznaniu kontraktu finansowego z Narodowego Funduszu Zdrowia, który od 1 kwietnia będzie już funkcjonował, można powiedzieć, na 100%, i będziemy mogli pozyskiwać środki zewnętrzne. Ale i w dniu dzisiejszym też ładny prezent od samorządu województwa mazowieckiego, nowy ambulans wyposażony, wartość ponad 600 tysięcy, żeby służył dla mieszkańców naszego powiatu. Po uroczystym otwarciu osoby, które przyczyniły się do powstania nowoczesnego szpitalnego oddziału ratunkowego na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu, otrzymały od władz powiatu grójeckiego okolicznościowe dyplomy i upominki.